Witam wszystkich, mam na imię Krzysztof Kamiński, jestem MindBody Coachem, trenerem personalnym, mówcą motywacyjnym oraz założycielem MindBody Transformation Campu. Od kilku lat pracuję jako trener personalny w Luton Dance Table w Pure Gymie. Pomaganie ludziom jest moją pasją. Kiedy widzę, jak moi klienci, moi podopieczni zmieniają się pod względem fizycznym oraz psychicznym, ogarnia mnie niesamowita satysfakcja. Jestem człowiekiem spełnionym, jednak nie zawsze tak było. Wracając kilka lat wcześniej, moje życie legło w gruzach. Byłem człowiekiem w głębokiej depresji, sfrustrowanym. Pracowałem w pracy, której nie lubiłem i chciałem tak najszybciej zmienić. Wtedy poznałem rozwój osobisty. Rozwój osobisty zmienił moje życie o 360 stopni. Poznałem fantastycznych ludzi, odwiedziłem kilkanaście krajów, zacząłem robić rzeczy, o których kiedyś w ogóle nie marzyłem. Między innymi chodzić po górach, co stało się moją kolejną pasją. Obecnie prowadzę kampy w Luton oraz w Dunstable. I na tych kampach chciałbym, aby coraz więcej ludzi, jakby chciały ich zarazić tym sposobem na życie, aby ludzie, którzy nawet nie mieli nigdy styczności ze sportem, dołączyli do nas, aby mogli dzięki temu zmieniać swoje sylwetki, zmieniać swój sposób myślenia, bo tutaj od tego wszystko się zaczyna. Kiedy nasz sposób myślenia zmieni się nasze całe życie. Głównie chcę prowadzić takie kampy na południu Europy, dlatego że niestety mieszkając na północy mamy zaniżony poziom witaminy D i chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi mogą skorzystać z tych kampów, dlatego zapraszam Was do kontaktu ze mną na moim fanpage'u na Facebooku Krzysztof Kamiński, MindBody Coach oraz MindBody Transformation Camp, to jest Facebook, oraz moje konto główne na Facebooku Krzysztof Kamiński oraz na Instagramie MindBody Coach oraz MindBody Transformation Camp. A więc jeżeli szukacie sposobu, aby zmienić swoją sylwetkę, aby poprawić swoją jakość życia, aby poprawić swój styl życia, abyśmy może chcieli poznać inne osoby, które mają podobny sposób myślenia, to zapraszam Was do kontaktu i przede wszystkim pamiętajcie, nigdy nie wolno się poddawać. Nawet gdy w życiu spotka nas sytuacja, gdy jest źle, gdy nie widzimy tego światełka, tak jak ja kiedyś nie widziałem, to pamiętajcie, że to jest tylko na pewnym poziomie myślenia. Kiedy to wszystko się zmieni, szczególnie nasze myślenie, zaczniemy dostrzegać sytuację, zaczniemy przyciągać ludzi, którzy są właśnie podobni do nas i wtedy nasze życie zmieni się na zawsze.